Cześć, dziś opowiem Wam o takich powiedzeniach, które są niesamowicie denerwujące. Zanim zaczęłam się im przyglądać, byłam przekonana, że one powinny zniknąć, bo są tak beznadziejne. I zastanawiałam się, kto to w ogóle wymyślił. Ale kiedy zaczęłam je analizować, przyglądać się im, to pomyślałam, że może po prostu my nie umiemy ich używać. Za chwilę będę próbowała to rozstrzygnąć. Także zapraszam! Zacznę od mojego ulubieńca, czyli dzieci i ryby głosu nie mają. A to oznacza, że dzieci obecne przy rozmowach dorosłych nie powinny się odzywać. Rzeczywiście jest tak, że kiedy dorośli rozmawiają o poważnych sprawach, no to dzieciom brakuje wiedzy, doświadczenia, kompetencji, żeby mogły aktywnie brać udział w takiej rozmowie. Co jest naturalne. Ale moim zdaniem wtedy dzieci w ogóle nie powinno przy dorosłych być, bo kiedy dziecko nie rozumie, o czym mowa, rozmowa, takie dziecko przerasta, to ono zaczyna się bać. I ja pamiętam, że sama takiego strachu doświadczyłam, kiedy byłam dzieckiem. Ale dziś, moim zdaniem, to powiedzenie jest bardzo rozszerzane i to powoduje, że dzieciom po prostu głos się odbiera, decyduje się za nie, ogranicza im się w ten sposób wolność, co jest ogromnym błędem, dlatego że w wielu kwestiach głos dziecka jest bardzo ważny i powinien być respektowany, bo dzieci to istoty myślące, one mają swój rozum. Na przykład ja doskonale pamiętam, o czym myślałam i jakie były moje poglądy, gdy byłam dzieckiem, gdy miałam kilka albo kilkanaście lat. I szczerze powiedziawszy, w wielu kwestiach poglądy mi się w ogóle nie zmieniły. Natomiast niestety mnóstwo dorosłych ludzi takie dziecięce przemyślenia lekceważy, bo co takie dziecko wie? Krótko żyje, wszystko jeszcze przed nim. A prawda jest taka, że dzieci wiedzą i czują o wiele więcej niż się dorosłym wydaje. Tak myślę. Bo takie dziecko świetnie wyczuwa emocje, nastroje, no po prostu myśli. A za myślą może iść słowo, może iść jakaś wypowiedź i ona powinna być respektowana. Zamykanie dzieciom ust tylko dlatego, że są dziećmi, jest niedojrzałe. A wiecie, co jest dla dzieci bardzo trudne? Bardzo trudne jest to, kiedy widzą, że dorośli nie są tak dojrzali, jak być powinni. Bo wtedy dzieci się czują zagubione. Dlatego wy bądźcie dojrzali. Rozmowy z dziećmi bywają trudne i męczące, ale to nie jest powód, by z nich rezygnować. I to jeszcze w tak brutalny sposób, czyli mówiąc, dzieci i ryby głosu nie mają i koniec, wyjdź mi stąd. Moim zdaniem to powiedzenie dziś w ogóle nie ma racji bytu, dlatego że można mądrze i łagodnie poinformować dziecko, że nie może brać udziału w rozmowie, bo jest jeszcze za małe. Natomiast w każdej innej sytuacji dzieci mają głos i proszę sobie to wbić do głowy. To teraz kolejne powiedzenie, czyli winny się tłumaczy. Moim zdaniem ono zamyka jakąkolwiek dyskusję. Co ma powiedzieć mądrego osoba, która coś takiego usłyszy? No, ja nie mam pomysłu. I wiem, że to powiedzenie nawiązuje do sytuacji, kiedy osoba niewinna zachowuje spokój, nie ma potrzeby tłumaczenia czegokolwiek, bo jest niewinna, a przecież prawda zawsze wyjdzie na jaw, więc można sobie spokojnie na to poczekać. Natomiast winna osoba czuje właśnie taką potrzebę mówienia, tłumaczenia, wyjaśniania, usprawiedliwiania się po to, żeby zmniejszyć swoją karę albo uniknąć kary, albo znaleźć zrozumienie i ukojenie. Ale znów uważam, że my to powiedzenie rozszerzamy, używamy go w sytuacji, w których nie powinniśmy tego robić. Bo jak tylko usłyszymy, że ktoś coś wyjaśnia, tłumaczy, to potrafimy krzyknąć, a winny się tłumaczy i zadowoleni czekamy na reakcję. A to jest niepoważne. Ja kilka razy byłam w takiej sytuacji. No, czułam potrzebę wyjaśnienia czegoś, wytłumaczenia, a kiedy usłyszałam winny się tłumaczy, no to wiedziałam już, że od tej pory każde moje słowo to będzie dowód na to, że zawiniłam. No i to jest głupie. Przecież gdyby winny się tłumaczył, to każda sprawa sądowa byłaby bez sensu. Bo jak tylko oskarżony zacząłby tłumaczyć cokolwiek, no to sąd mógłby uznać, aha, tłumaczy się, więc jest winny, dziękujemy, zapraszamy za kraty. I ja oczywiście wiem, że w sądzie chodzi o to, że oskarżyciel udowadnia winę, a nie oskarżony swoją niewinność. Natomiast wydaje mi się, że różnie bywa,
To znaczy nie wiem, tylko tak myślę, no bo nigdy nie byłam w sądzie, ale z drugiej strony oglądałam sędzię Annę Marię Wesołowską i prawo Agaty i Magdę M. Ale tak już zupełnie poważnie. Mam wrażenie, że czasami zadaje się oskarżonemu takie pytania, na których odpowiedzi... Pytania, na które odpowiedzi? Mikuła, jak ty mówisz? Mogą przypominać tłumaczenie się, no, usprawiedliwianie się. I wtedy komuś może przyjść do głowy, że przecież winny się tłumaczy, więc jest winny. Dlatego no tutaj trzeba uważać bardzo. Ja zresztą apeluję do Was, byście bardzo ostrożnie używali tego powiedzenia, a najlepiej w ogóle go nie używali, bo no właśnie ono jest takie bardzo krzywdzące. Inteligentni się nie nudzą. Mam wrażenie, że bardzo często rodzice używają tego powiedzenia, kiedy dziecko przychodzi do nich i mówi: mamo, tato, nudzi mi się. Wtedy rodzice mówią: inteligentni się nie nudzą, wjeżdżają dziecku na ambicje i to dziecko zaczyna szukać rozwiązania i przestaje liczyć na to, że dorośli to rozwiązanie mu podsuną pod nos. Natomiast wydaje mi się też, że uważa się ogólnie, że inteligentny człowiek nie będzie się nudził, no bo jest zbyt obrotny, zbyt pracowity, zbyt kreatywny, zbyt pomysłowy, zbyt zapracowany. Po prostu nie ma czasu na nudę, no bo robi, 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 sukces, 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 go, 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 pieniądz, pieniądz, pieniądz. A to chyba tak nie działa. Oczywiście pewnie są tacy, którzy się nie nudzą, między innymi dzięki temu, że są inteligentni. Ale moim zdaniem są też i tacy, całkiem inteligentni, którzy się nudzą, bo ta nuda im pomaga. Dzięki niej potrafią się odciąć od świata, zresetować, nabrać sił, energii i są dzięki temu kreatywni. Trzeba też przyznać, że są różne rodzaje nudy, bo na przykład w jednym słowniku znalazłam informację, że nuda to stan przygnębienia, zniechęcenia, wynikający z bezczynności i monotonii życia. I to jest jakaś grubsza sprawa. Ale wydaje mi się, że większość z nas kojarzy nudę z takim nieprzyjemnym stanem wynikającym z braku bodźców, wynikającym z tego, że nic się ciekawego nie dzieje. I moim zdaniem taka nuda jest dobra. Ona jest pożyteczna. Być może uznacie, że ten wywód to takie usprawiedliwianie siebie, ale mnie naprawdę nuda pomaga. Być może to po prostu dowód na to, że jestem amebą. Jak kocha, to poczeka. Oczywiście czasem to powiedzenie ma sens, bo na przykład gdy partner czeka na moment, w którym będziemy gotowi na podjęcie ważnej decyzji, na przykład dotyczącej ślubu, dziecka, wspólnego zamieszkania albo rozpoczęcia życia seksualnego, no to świadczy to o nim dobrze. Ale jeśli się niecierpliwi, mówi: chcę seksu teraz, nie chcę czekać, już, natychmiast, no to może to świadczyć o braku miłości. Oczywiście nie można czekać wiecznie, ale trochę można, zwłaszcza gdy ma się kilkanaście lat. Ale najczęściej słyszymy to w sytuacjach codziennych, na przykład w sklepie, gdy przymierzamy 51. parę butów, a nasz stary, jak to się teraz mówi, czeka przed sklepem. Bierzemy tę 51. parę butów i myślimy: kurczę, już jestem tu półtorej godziny, może warto wyjść, ale z drugiej strony, jak kocha, to poczeka. Kiedy tak mówimy, to okazujemy brak szacunku naszemu partnerowi. Traktujemy go przedmiotowo. Jeśli nic sobie z tego nie robimy, to znaczy, że coś jest z nami ostro nie tak. Dlatego tak nie mówcie. Jeśli tak mówicie w tego typu sytuacjach, to to bardzo źle o Was świadczy. Głodnemu chleb na myśli. Rzeczywiście czasem głodnemu chleb na myśli, ale czasem nie. Gdy ktoś tak chlapnie i się cieszy, a Ty wiesz, że to z prawdą nie ma nic wspólnego, to ręce opadają. Oczywiście możesz odpowiedzieć: a głodny głodnemu wypomni. Ale wtedy zniżasz się do tego samego niskiego poziomu, który się nazywa gadanie bez sensu. Nie ma sensu gadać bez sensu, bo na świecie jest za dużo rzeczy bez sensu, żeby jeszcze gadanie dorzucać. Podsumowując, większość omówionych przeze mnie powiedzeń ma sens, ale w konkretnych sytuacjach. Dlatego pomyślmy dwa albo trzy razy, zanim po nie sięgniemy. Bo jeśli po nie sięgniemy bez pomyślunku, no to możemy komuś wyrządzić wielką krzywdę albo wyjść na chamów i prostaków. Przygotowując ten odcinek, cały czas miałam takie poczucie, że powinnam znać okoliczności powstania tych powiedzeń, żeby je lepiej zrozumieć. Ale w pewnym momencie zrozumiałam, że
to nie ma znaczenia, bo ważne jest to, co my dziś z nimi robimy. Jeśli jednak znajdziecie historię tych powiedzeń, podsyłajcie je do mnie, ja też jeszcze będę szukać. To teraz suchar na osłodę. Do czego śpiewa pączek? Do nut.